Dzień dobry, Sandra Sała, BN TV, reklama, godzina po pierwszej, ze mną jest Trypson, siemanko. Po pierwszej, no. Tak szybko minęło, co? Szybko minęło. Dużo gal, dużo, przepraszam, walkę na gali toczyło się w tempie ekspresowym, było dużo nokautów, dużo poddań. No, naprawdę działo się, chociaż walk było dużo, bo było tam, no, miało być 13, było 12, ale emocje były spoko. Co prawda niektórym jeszcze tutaj, wiadomo, wchodzą w ten świat sportowy, elementów sportowych. Jest to dla nich bardziej ten świat show biznesu, YouTube'a i innych tam social mediów, więc technicznie jeszcze co niektórym brakuje, ale jak widać, można było też zobaczyć niezłe, fajne przemiany już zawodników na tle technicznym, także też było sportowo na czym zawiesić oko. Trypsonik, dla kogo tutaj przyjechałeś? Dla kogo przyjechałem? Wiesz co, przyjechałem też, znaczy przyjechałem dzisiaj w roli jako komentator, bo generalnie pierwsza propozycja była taka, że miałem walczyć na tej gali, właśnie z Pawłem Tyburskim, który dzisiaj się bił, tam odmówił jakby wyzwania, bo tam twierdził, że jest tam po depresji, po swoich problemach i mógłby ze mną walczyć na innym wydarzeniu, tam powiedzmy za dwie czy trzy walki do przodu, że jakby nie jest ten moment, jakby rozumiem, szanuję. Więc liczę na to, że może do tej walki dojść, bo widzowie już tam pisali nieraz, że chcieliby takiej walki. Ja myślę, że mogłoby to przynieść dużo emocji. Paweł pokazuje się naprawdę na fajnym poziomie sportowym, pnie się tam coraz wyżej i dzisiaj też to pokazał, że fajnie mu to wychodzi. Moglibyśmy dać naprawdę fajną walkę. No jednak finalnie skończyło się tak, że komentowałem tutaj galę. I też jakby fajnie, było bardzo mi przyjemnie było komentować tą galę, bo dawno tego nie robiłem, wróciłem do tego. Jednak to jest fajne dla mnie hobby dodatkowe, sprawia mi to przyjemność budować tą narrację, to napięcie, jak zawodnicy walczą, może tłumaczyć też pewne sportowe aspekty tym widzom, którzy nie wiedzą, o co chodzi, a przy okazji zobaczyć fajnych ludzi, udzielić fajnych wywiadów miłych. Przede wszystkim, co? No, dokładnie. Powiedz mi, proszę, skomentuj sytuację Soroko-Stifler. Kurde, wiesz, ja już tam gdzieś słyszałem różne plotki. Nie chcę komentować tego, co się tam wydarzyło, bo nie znam prawdy, tak? A nie chcę kogoś oceniać po czymś, jeżeli, no nie wiem, jak autentycznie było. Finalnie siema. Siema. Powiedziałaś? No poczekaj, no, zepsułeś mi wszystko. Cicho, jakby co to nie słyszałeś. Nie słyszałem. Nie ale że co? Masz krzyczeć Trypson. Ja czy kto? Nie, ona wszystko zepsuła. Rozmawialiśmy. O czym rozmawialiśmy? Komentujemy sytuację Stifler-Soroko. Stifler-Soroko. No tak jak mówię, no nie chcę oceniać, nie wiem co się tam wydarzyło. Na pewno jest mi przykro, bo widziałem jak zawiedziony był Stifler. Jest to mój kolega, którego jakby wspierałem, dawałem mu rady do tej walki. Nawet go zapraszałem do naszego klubu, bo przeprowadził się do Warszawy, żeby wrócił, żeby zaczął trenować z nami, jednak wybrał inny klub. Jakby nie mam mu tego za złe. A mimo to, że wybrał inny klub, to i tak chciałem mu pomagać, chciałem mu dać swoje cenne rady, pomóc mu. No i co, no widziałem taki pierwszy raz, szczerze, w jego oczach, nawet na ważeniu widziałem taką powagę, taką groźną minę, wiesz, takie zawzięcie, takie zacięcie w oku i widziałem, mówię, kurde, mówię, on naprawdę chce walczyć, takie czuję, wiesz, widzę taki głód wojownika, coś takiego i... No i on dzisiaj też z nim rozmawiałem, już jak usłyszałem, że Soroko może nie dotrzeć na galę, to powiedziałem mu o tym od razu i on tak się załamał, mówi, że on jest gotowy, że on się chce bić, że on nawet nie chce kasy, że nie chce tylko po kasę, że już mu jakby zależało na tym, żeby stoczyć tą walkę. Dlatego szkoda mi tego pojedynku, że się nie odbył, ale no jakby nie pytaj dlaczego, bo tak jak mówię, no nie chcę oceniać, jak nie znam sytuacji, nie? Myślę, że tak. Wczoraj Soroko pokazał się z takiej mocnej strony. Myślisz, że Stifler miał szansę z nim wygrać? Ja myślę, że miał duże szanse z nim wygrać. Soroka walkę oglądałem gdzieś tam poprzedniego walki. Okej, jest twardym ulicznikiem, można powiedzieć z przeszłością z więzienia, więc tam wiadomo, że kształtują się twarde charaktery, jeśli chodzi gdzieś tam o jakieś walki, spięcia. Jest człowiekiem takim wychowanym na ulicy, więc no, tych bujek trochę stoczył. Może amatorskich, można powiedzieć, ulicznych, ale stoczył. Z doświadczeniem ma i charakteru też mu nie można ująć, ale technicznie nie jest jakimś, wiesz, ekspertem, więc uważam, że Stifler miałby jakieś szanse, miał jakiś fajny game plan też na tą walkę,
Chociaż Stifler też nie jest jeszcze mistrzem techniki, ale widziałbym duże szanse na zwycięstwo, nie? W tej walce. A jeżeli nie Paweł, to z kim w oktagonie? Wiesz co, no też padła tutaj jedna propozycja, może nie chcę zdradzać na razie, bo... Ale ktoś akurat, powiedz. Ktoś w innej federacji walczy, tam go kontrakt trochę zblokował, może nie chcę, bo nie chcę mu zaszkodzić, żeby gdzieś tam go bardziej może nie zblokowali. A z kim dalej? Nie wiem, kurczę, ja jestem otwarty jakby na różne propozycje. Chętnie wrócę, bo miałem trochę przerwy po ostatniej walce, którą stoczyłem w tamtym roku w maju, złamałem oczodu, udwoiło mi się widzenie. No i kurczę, tak miałem różne myśli w głowie. Czy już tego nie zakończyć i tak dalej, różne swoje kontuzje też przeszedłem w życiu. No ale poczułem właśnie, jak usłyszałem ten telefon z propozycją walki, 6 tygodni do walki, dostałem taki zimny kubeł na głowę, mówi tak, chcę to zrobić i rozum mi mówił, że już nie chce się bić, a serce mówiło, że jednak chce. No i jakby wkurzyłem się bardzo, że jednak odmówił tej walki, bo już mi się zajarałem, że jest ta walka, już z nastawieniem takim, że ona jest na pewno, wróciłem tam do 2-3 treningów dziennie. I nagle słyszę, że nie ma, no to poczułem zawód, no ale co, no widocznie tak miało być, zająłem się innymi rzeczami, też pracuję przy dość długi czas już od tamtego roku przy takim nowym swoim projekcie, może jak mogę się zareklamować. Dawaj, no pewnie, że tak. Wejdźcie na Instagram Fist Universe podłoga official, mogę zdradzić tyle, że jest to projekt, którego jeszcze na polskim rynku nigdy nie było. Fist jest to symbol pięści, czyli rywalizacji, będzie to rywalizacja na wielu różnych płaszczyznach. Universe to jest wszechświat, właśnie będzie wiele tych płaszczyzn, nie tylko jakby jednotorowa rywalizacja. Co tam chciałem jeszcze dodać? Jak zaobserwujecie właśnie profil, to mamy 9 postów, które tam dodaliśmy, nie wiem, chyba z 8 już dodaliśmy, czy 7, która tworzy jedną wielką układankę, która będzie stworzona z wielu symboli, więc przyglądajcie się, zgadujcie, wpisujcie w komentarzach, co zauważyliście, co to może być. I zgadujcie, bo to będzie nawiązanie właśnie do naszego projektu. Wszystko jakby odkryjemy z czasem. I nie wiem, czy jutro właśnie nie puścimy jakiejś pierwszej informacji o pierwszym, można powiedzieć, pierwszym starcie, nie nazwałbym tego konferencją, ale jakby otwarciu tego projektu, o przedstawieniu projektu, takim wydarzeniu. Start na pewno będzie w tym roku, już w ogóle start naszego projektu. Mamy w to zaangażowane bardzo dużo ludzi, mamy fajnych wspólników, cały sztab ludzi, z którymi pracujemy, naprawdę dużo, dużo pracy w to wkładamy. Mamy Zoomy, spotkania z różnymi firmami, osobami. Będzie to świat, w który będą zaangażowani celebryci, ludzie z zasięgami. Będą też sportowcy, będzie to, no tak jak mówię, wielofazowa, fazowo-poziomowa rywalizacja i no, będzie petarda, coś czego jeszcze, połączyliśmy pewne rzeczy, jaram się z tym na maksa i coś, tak jak mówię, no czego jeszcze nie było w Polsce, nikt na to nie wpadł. Ale sam na to wpadłeś? Ze wspólnikiem. I dołączył później do nas jeszcze jeden wspólnik, który w ogóle ma taki genialny system pracy, który dodaje nam takiego kopa napędowego, ma świetnych w ogóle tam też swoich pracowników, których dorzucił do naszego projektu, że czuję, że po prostu lecimy jak rakieta i mamy odpowiedni sztab, odpowiednich ludzi. Aż się chce pracować, jak się ma, wiesz, takich ludzi wokoło. No, więc... Chce się też pracować, jak robi się to, co się kocha, prawda? Tak. No, dokładnie. A gdzieś tam po cichu marzyłem o czymś dużym swoim zawsze I wiesz, jeszcze bardziej czujesz tą energię pozytywną, jak bardzo mocno wierzysz, że to wyjdzie. A naprawdę czuję, że to wyjdzie. Sponsorzy też już jacyś w to wierzą, ci, którzy wysłuchali projekt. Więc fajnie, jak takie duże firmy w nas wierzą, a mamy też partnerów z zagranicy, też dla nas tworzą pewne rzeczy, także no to będzie naprawdę fajny projekt. No to super, ja trzymam za ciebie kciuki. No oczywiście, że tak, zaraz to zrobię. Trypson, muszę, bo się uduszę. Muszę ci zadać to pytanie. Jak wspominasz Warsaw Shore? Kurde, no zajebiście, przygoda życia, kurde, już minęło w sumie z... Troszkę cię nie ma, no, z 8 lat albo i dłużej, już prawie może 9 idzie, minęło od tego programu, od pierwszej edycji. Później byłem też jakoś tam gościnnie, w 10 sezonie byłem bossem, I am the boss. I też było fajnie. Ale już jakby, wiadomo, nie chciałbym wracać już do to, co było, minęło, już jakby rozwijamy się, idziemy w innym kierunku, założyłem rodzinę, dzieciaki, poznałem też miłość mojego życia, także jestem wdzięczny, że do tego programu poszedłem, co się wyszalałem, to moje, nikt mi jakby tych emocji, wspomnień nie zabierze, poznałem fajnych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj, więc no kurde, super, nie? Czego żałujesz?
Jeżeli chodzi o program. Nie żałuję niczego. Niczego. Nie. No i tego ci życzę, żebyś niczego w życiu nie żałował. Dzięki, Trypson. Super. Teżka, dzięki. Pozdrawiam się. Nie powiedziałam krzycz Trypson. Chodź. Dograłem. No. No to co? Krzycz Trypson? Krzycz Trypson.